Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie, ludziska, w filmie specjalnym, gdzie będę golony na łyso przez... Dokładnie tak. Z okazji 10 koła widzów jest już ponad 12, ale w sumie, tak jak obiecałem, w Zielonej Górze będziemy robić właśnie... Coś takiego. Tak więc, nie wiem, czy coś dodać. Bardzo wam dziękuję za to, że obserwujecie kanał, że jesteście ze mną od ponad 5 lat. Na dwóch kanałach, więc liczę, że będzie nas jeszcze więcej i będę wymyślał jakieś gorsze challenge. Ale dzisiaj zaczynamy od czegoś poważnego, czyli golenie się na łyso. Proszę zacząć. Jesteś pewny? Na pewno. Pożegnaj się z włoskami. Definitywnie, na pewno. Dotknij je jeszcze. Stoją mi jeszcze. Ostatni jeszcze raz. Stoją, ale zaraz upadę. Ja na szczęście mam zdjęcie, gdy mam jeszcze ciemny blond. Ja się boję, co ty mi zrobisz na start. Na mnicha. Nie. A, przypomnę, dwa etapy. Najpierw na bardzo krótko, a później golarką na same zero. Mamy jeszcze to. Mamy jeszcze to. Dokładnie. Weź garnie go, tak obwód, taki wiesz, tak na garnuszu. Nie. Ja tu mam pomysł na siema. Dawaj. Robimy mu. A co mam płacić za fryzjera? O kuźba mać! O ja pierdzielę! Idealne cięcie! Zostaw tak na razie. O tak. Tak może sobie... O ja pierdzielę! Czekaj! Odwrotny irokes to się nazywa. Tak, to jest odwrotny irokes. Jeżeli chcecie mieć takie fajne cięcie, to do Maxa. O tak. Ale fajnie. Przybliżenie. Max, zawsze przybliżenie. Szczerze lubię u fryzjera. Nie odwracaj się. Dobra. Przybliżenie. 15 zł. Czekaj, 15 zł. Mówię, na mnicha mogłyśmy zrobić. Czyli taką łysinkę. No, taką łysinkę. Oh my god. Cała mi się ręka. W sensie, że po bokach zostawiasz, a środek zgolony. Cześć mi się ręka, bo nie mam tutaj w ogóle żadnego tego. Wsparcia dla tego. Masz wsparcie, o, proszę. Nie masz stabilizacji? Nie mam stabilizacji, nie wiem, nie włączyłem. To ty nie część mną. Tylko co, weź kamerkę, żeby zrobić ujęcie z drugiej strony. A ty weź ten. A, Admirosie, byłem szybciej od ciebie. Czekam na twoją reakcję. I na ciebie. Ale polecam ci Maxa, jako oprawcę. Max, dobry fryzjer. No, to jest zawód, technik fryzjer. Wyuczony, nie? Technikum się nauczyć, bo egzaminy z tego. Technikum. O Jezus Maria. O Jezu. Robi, opowiedz, co czujesz w tym momencie. Czuję teraz takie fajne jeżdżenie po głowie. Tak, zaraz ci dam lusterko. Wow. Tak? No ja. Proszę. Trzymaj, to jest cicho. Trzymaj. Bardzo, bardzo pięknie. Fajnie, jest serio fajnie. Na razie nic złego. Przednie się bardziej z kamerką. Było coś nie, zapal. Zapal, bo jest ciemno. To co? Zrób ujęcie. Z drugiej strony. Ciekawe, jak bardzo mi będzie popuszczała ta łysinka. No. Znaczy, mogłem to zrobić szczerze w maju w sumie. Kiedy miałem jeszcze takie dłuższe. Zapalcie szapo! I kiedy jeszcze niczego nie zguliłem. Ja się oparłam i ja nie wiem, co ja zrobiłam. No olo. Ciemno. Szerokokątna moja morda. Tak. Jeżeli będziecie widzieli niektóre materiały jeszcze z włosami, no to wiecie, kiedy były nagrane. Dawno temu. Przed 8 września. Jeżeli będziecie widzieli normalnego, kurde. O ile ktoś mnie ogląda. Mówi to ktoś, kto został pofarbowany na szafę. Szakenik biedny. Kurde, przez Huberta. Tam się o to prosiłeś, no. Tak. O Jezu. Czuję gdzieś dłuższe włosy. Nie, no w życiu. Czuję gdzieś dłuższe włosy. Nie mam dłuższych włosów, więc jestem zgodny. Pięknie. Pięknie. Cześć, maluster. Idealne cięcie. Pięknie. Naprawdę. Emotikonkę zrobił z włosami. Chodź, czekaj. No nie, ja nie będę się ruszał. Chodź. Nie, ja mam. Masz lusterko. Powiem ci tak, wyglądasz jak przez okno. A zobacz jeszcze od góry, Rocky.
Jestem doktor Rogeusz. Poczekaj, weź Rogi. Proszę ci bardzo. Poczekaj chwilę jeszcze Rogi. Jeszcze czekaj Maksiu. Jeszcze ci Kamusia zrobi zdjęcie. Tak. No tak, stoi. Moje dzieło. Jeszcze. Weź się Max usta po bok jako ten no. Moje dzieło. Ja też chcę. Dokańczamy to, czyli ścinamy wszystko co złe. W sumie głowę trzeba. Pojechał. Pojechał. Muszę kontrolować czas. Kontroluj. Czemu? Bo muszę postukać. To też. Nagrywamy to, kiedy to się pofarbowało. Szybko, bo za jakieś 7 minut wchodzimy. Oj. Sam se wchodzi. Spóźnimy się. Tak, spóźnimy się, bo ja o 25 tak właśnie. Będę musiał sobie to zmyć. Ale tak. Czy może to tak zostanie? Nic nie zostanie. Zobacz na jeża, Boże święty. Dobra. Boże, co za biedny rodzic. Biedne dziecko. Zostało tylko... Spokojnie, to był pierwszy raz. Zrobimy taki artystyczny kadr, wiesz, poczekaj. O, oh, shit. Turum, 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 turum. Pięknie. To najlepiej. Zostawiliśmy mu najlepiej. Ostatni głos mu został. I takie pofarbowane trochę głosy. Pofarbuj teraz. Czekajcie, zostało nam jeszcze trochę farby. Dajmy trochę farby. Ale kurczę, nie ma tego. Gdzie są rękawiczki wyrzuciłem. Ej, to jest, nie, no dobra. To jest jak jakiś batonik, taki pół czekoladowy, pół waniliowy. Nią. Jak fajnie. Ładnie. Pierwszy raz od Rocky po chemioterapii. Dostałem raka od polskiego YouTube'a. Rok nie nagrywał już takich brutalny. Pokaż się Rocky. Rocky, spójrz kamerkę. Ja wiedziałem, że ktoś mi będzie wkładał kamerkę. Rocky, spójrz kamerkę. To był pierwszy part, tak? Ej, to był teraz taki typowy Sebix, nie? Sosiedna. Jo, Legia! Legia! O nie, jestem zielony kurzony. No, uważaj. Artystyczne ujęcie w domu? Tak! Okej, okay, voila! Voila, part pierwszy zakończony. Pokaż się. Czas na part. O, pięknie. Czym śmierdzi? No moja farba. A, parę. Napluj mu na te wózy. Jak barman pocuje ladę, co nie? No. Wow! Smacznego. O, Rocky, teraz masz włosy koloru białego. Wiedźmin. To jest prawdziwa farba do włosów. Ty słyszę takie fapanie w tle. Takie boisz się nawet. Ale pachnie. Dobrze, się nie odwracałem. Drogie dzieci, nie idźcie moją ścieżką. Nie. Chyba, że chcecie 10 kołosy. Nie bierzcie narkotyków. Nie pijcie tyle piwa. Nie. Ale polecam mieć pitne. Spotkacie kiedyś takich ludzi jak my i zrobimy z wami to samo. Roki, chyba, że będą chcieć, żebyś się ich max. Ja mu ty na 10 kołosy. Ja potrafię tylko na jeża, nic więcej. Proste koła. Nie. Ale to będzie piękne. Nie. Ciekawe, czy jakaś fiberka ogoliła kiedyś na stoku, na stokach. Stoków. Stoków. Ale co ogoliła? Kurde, to jest pytanie. Włosy. Ale gdzie? Jezu. No to wiesz. Masz teraz... Zdrowa. Ale zróbmy może jakiś taki napis na górze. Nie. Napis na górze. Taki krzyż mu zrobimy. Nie. Krzyż. Co to zrobiłeś? Będziesz czekać, cieszę. Czy ty już przyjechałeś? Nie, to dopiero początek. Wyglądasz jak Amadeusz Mozart. Ustawię miniaturkę, ustawić tą, która była na tym, nie? Tak. Miniaturkę. O, proszę bardzo. Yeah. Tu był Max. Wino jadę w Legię. No już jest dobrze. Dobra, dziabiemy. Jedziemy. To muszę sobie... Zero, minus muszę jeden nawet. To mamy wielkiego fana. Czemu on mi chucha do góry? Największy fan Rockiego. Dzień dobry. Nie boli. Widzimy idealne cięcia, po prostu precyzyjne ostrza. Nie boli. Nie. O. Jest dobrze. Pięknie. Dobrze to robi? Całe? Do końca? No idealnie. Nie boli. Wszystko zrobić. Nie boli. Jest zajebaliście.
Ty, a może mu brwi też jakby przejechać? Nie, brwi nie. Nie, no fajnie będzie. Nie. Możesz mi rzęsy pojechać. Z drugiej strony. Będzie, że po chemioterapii. Tylko, żeby tutaj nie mieć te włosy. Jeszcze 10 minut mam. Kopcie sobie już, masz. Na co? Nie mam. Do zmycia. Jest super. Tutaj widzimy aktualnie dużą precyzję, którą tutaj Max oczywiście obserwuje. Dotkłem się tylko tak dla testu. Wielkiego z włosów. Masz tu trochę krewki. Tak, tutaj. Spoko. Wyroki krwawi. No, ale tak jest, jak ja siebie też tak goliłem. Jak ja tak siebie goliłem, to też tak miałem. Norma. Tak, to jest norma. Trudno, żeby nie było. Kiedyś się na przykład zacząłem tutaj na uchu, a ucho jest tak ukrwione, że leciało mi chyba przez pół godziny. Masz całe? Trzeba było taśmą się tam przygrać klejącą ucho, jak ci odpadło. Nie, po prostu nogę. Ale jest dobrze. Ja pamiętam, że właśnie kiedyś mi rodzice, jak byłem mały, mówili, że mi się nie wierci u fryzjera, bo mi utnie ucho. Może tak być. I zawsze myślałem, że chodziło o to, że całe mi odpadnie to ucho, a nie tylko na to, że się lekko zapnie, nie? Jest dobrze. Dzieci, próbujcie tego w domu. A wiesz, co cię będzie bolało? Co? Bo teoretycznie po takim goleniu powinieneś całą głowę zrobić sobie wodą toaletową. A tak piecze na głowie. No. Znaczy teoretycznie tak, ale. W ogóle nie wodą. Ale są jeszcze. Ale wiesz co? Roki, tak. Bo były, są też takie cooling kremy po goleniu, wiesz? Co? No. Tak jest z tym, z. Ale lepiej mocnym alkoholem. Na zdrowie. Krówko. To miodem go polejemy. Miodem. Będzie się kleił do wszystkiego. Bo ten podskoczy będzie nie zepnął głowę i nie spadnie. Będzie słodki rok. Od dzisiaj zapuszczam włosy. Dobra. Nie musisz, boję się, jaki coś z tyłu. Ten kolor mi wyjdzie. Mi żaden. Ruki będzie biały. Od dzisiaj jestem Sebiksem, ale to tak mocno. Tak, 100%. Takie ja to już dzięki, dzięki za ujęcie. Sebiksem. Prawa strona już tak ładna, zrobiona? No prawie. No. O my gry, jak to... jak ja w dotyku to jest. Ja cię kręcę. Mamo, przepraszam. Jeszcze raz, poczekaj, tak bardziej, o. Mamo, przepraszam. Ja nie chciałem. Chciałem. Ja nie chciałem. Znaczy chciałem... Czekaj, kojarzysz może z 5 sposobów na, teraz miałeś podobnie do niego. Jak on się nazywał? Klamer. To dawaj jakąś, dawaj jakąś kawałkę. To jest takie drapanie po włosach, no nie? To do czego pierwszy raz użyjesz wejcy? Jak mnie będzie, jak mnie będą włosy albo głowa spędziła, to się wezmę tak w golarku. Jezus Maria. To jest zgoda tego, co mnie spędzi. Zrobimy jeszcze widok, ja jest pierwszy osobowy. Zerknę, to spędzi. First person. First person. Od Barbera. Weź trochę ten, na dół. A ty, no, ty tam nie strzepujesz gularki? Strzepuję cały czas. Takie jest najlepsze właśnie. Źle to zabrzmiało. 5 minut nie miział czymś po prostu. No już jest 6 minuta. Zaraz ten Chaken, ty będzie mi to też się. No, ja mam no. Chaken już Chaken powoli musisz iść to zrobić. Daj no, do góry. Zostało mi 9 minut. Jaki 9? 5? Bo 5 pomiałeś zmierzać. To kto to będzie nagrywał? Spokojna głowa. Masz moją kamerkę jeszcze. Jeszcze mogę iść. Masz Huberta Wolnego. Ale będzie to miło dlatego. Ktoś mnie będzie chciał powiedzieć? Ewentualnie zrobię przerwę, no bo tak nie ma tam starą. Chodź ty. To dotknij mnie tam gdzieś. Ty to w sumie, to można tak zrobić, przerwę, że patrz, jak sobie rękę byś tak w jakimś miodzie, załóżmy, oblepił, to się tak przykleisz do niego, co nie? No. Przerwę powiedziawszy, z tyłu bardziej boli. Zdecydowanie dermatologiczne. Dzięki. Niedużo się stało. Co, boli? Proszę. Troszkę umarłem w środeczku. Pod włos muszę robić, tylko się nie ogolę. Tak, trochę boli. No kurde, troszkę by tam rozciąłeś, jak widzę. No i to nie tylko raz. No. A to tak jest zawsze. Kto będzie po tym żałował? No nie. Musisz pojechać sobie teraz na wakacje, żeby opalić sobie głowę, wiesz? O tak. Będziesz szarny. Tak, szczególnie, że to jest początek września. No, teraz... No, lato jeszcze. Zaczyna się tak, 13 stopni chmury. Nie no, na Mazurach może być nie fajnie. Może. Może. A może nad morze wtedy. Nad morze nie jest fajnie. Nie, zobacz, które. Mam jeszcze czas. Może po ciebie była lepiej kobieta. Nie, kurde, jak mi serce nawala. Co? Boję się, jaki efekt będzie. Tak, nic się nie stanie. Jeszcze szybkie takie oględziny. Robimy sobie widok. Szybki widok. 360. Pomóż mi. 360 widok. Dobra, i przejmujesz teraz dowodzenie.
To jest właśnie Loki. Ja? Wcześniej był, kurde. Miał bujną fryzurę. Ale teraz to już jest nic. Ale czuję taką pustość w głowie, znaczy na głowę. Czy to akurat? Czuję pustkę w głowie. Max, masz tę kapkę. Teraz mogę tak się pukać po głowie i będzie słychać. Ja jak rok. Chcę go popukać, czekaj, mogę? Nie działa. No nie. 10 minut to trwa. Dobrze. No, a ja? Skrócisz sobie. A fryzjerzy mnie tam wziąją godzinę nawet. No, wybacz. Krótkie strzyżenie. No, teraz mam najkrótsze. Max, kurde, skupiony. No a ja muszę. No, on ma brzytwę. Zawsze mogę mi wziąć i... No. Wykańczą konkurencję. Mam 95 HP. To trochę krwi straciłem. A ja ile mam HP? Ja już mam 0 HP mentalności. Ja już jestem 5 HP. No będę musiał to zmienić. No to o 10 popowniemy. Fajnie. Dobra, na razie stracić włosy, czekaj. Cicho się. Mogliśmy w sumie zrobić taki eksperyment na rokiem, skoro i tak już je wyłącza. To już koniec? To mogliśmy go przefarbować. No właśnie. Wszędzie podrażnienia. Patrzcie, jaka łysina. A tam mnie nie boli, nic nie czuję. No za, masz takie małe te... Tak, fajnie. Kropeczki, biedronką jestem. Teraz będziemy aktualnie robić sobie wróżby. A więc kula, kulo moja, powiedz mi przecie, kto jest najpiękniejszy na świecie? Yeah. Skrop. O mygego! Będzie piekło, mówiłem. Co czujesz? Najgorsze. Mówiłem, że pierwsza sekunda. Mówiłem, że będzie piekło. Trochę mi łez mogło polecieć. Ale będziesz... Dobra, ja muszę to zmyć, bo już mi zaschło. Nie ma łezek. Jesteś dzielnym chłopcem. Jestem dzielnym słowem. Gratulacje. Gratulujemy serdecznie, Roki. Dziękuję bardzo wam. Gratuluję, teraz moja kolej. Nie spotkamy się teraz, moja kolej, ja idę. Tak więc... Cześć! Hej!